Witajcie w kolejnym filmiku ze Star Wars Galaxy of Heroes. Dzisiaj chcę się zająć wreszcie Territory War, e, z świetnym e, gildiowym eventem, który mamy po wejściu o, w gildię, oczywiście. I e, eventy, które są tutaj, akurat się świeci Territory War, e, więc od razu no, widać. Czym jest Territory War? W największym skrócie walka między gildiami. I w tym filmiku takimi bardzo podstawowymi informacjami dla tych, co dopiero będą zaczynać swoją, że tak powiem, rozgrywkę przy Territory War. No i pod koniec filmika jakie kontry, gdzie, gdzie znaleźć czym co atakować, gdyż no nie wszystkimi tymi e, zespołami przecież gramy na arenie. Mm, I cóż, e, Territory War tutaj po lewej stronie się e, znajduje, a skąd możemy wiedzieć e, kiedy jest? No, od razu też warto e, wspomnieć, że e, jeżeli chodzi o te eventy i co, to, to o czym mówię w Territory War może oczywiście w przyszłości, jeżeli jakaś aktualizacja się pojawi, coś zmienić, więc warto mieć to też na uwadze. Ale już tutaj Wam pokazuję e, forum oficjalne gry, do którego link oczywiście dam w opisie i żeby wiedzieć kiedy Territory War się e, będzie odbywać zawsze do tej pory. Był taki temat tutaj w Dev de Announcements and News Taki mm, temat o nazwie Event Calendar, no i na końcu który mamy miesiąc e I tutaj zawsze taką tabelkę dawali Między innymi Territory War kiedy się mm, rozpocznie Tak samo jak Grand Arena i Territory Battles e I które po prostu będzie Więc cóż, jesteśmy mm, w setup phase są cztery fazy Territory Wars. Pierwsza to są zapisy. No, ja już jestem w drugiej, bo co tam ciekawe, w tych zapisach jest jedna ważna rzecz, oczywiście. Wtedy mamy tutaj ten przycisk join zamiast enter, żeby dołączyć. I podczas tego, jak klikniemy ten join, nasz roster, czyli wszystkie nasze postacie, wszystkie nasze statki są zapisywane. I chodzi o to, że. W tym momencie, kiedy damy join, zapisywane są nasze postaci, więc powiedzmy na to, że mamy, e, nie wiem, e, niech będzie Java, Java Engineer na e, szóstej gwiazdce. Ale jeżeli po kliknięciu join zbijemy go na siódmą gwiazdkę, to on i tak w tym podczas całego tego eventu będzie na tej gwiazdce szóstej. Ale co ważne, jak widzicie, jest tutaj minimum 25 osób potrzeba, więc potrzebujemy Gildi po pierwsze. Po drugie minimum 25 osób musi zapisać, żeby w ogóle w terytory war brać udział, czyli przez pierwsze 24 godziny musi przynajmniej 25 osób kliknąć join, żeby w ogóle brać udział w terytory war. I to tyle. Potem mamy właśnie zakładkę details, o, która mówi właśnie o tym co, co mówiłem, czyli minimum 25 osób i to, że podczas tego trial um, locku są zapisywane postacie. No i jak Coś damy, nawet czy GIR czy zetę, czy, czy moc, zmienimy, nie jest to zapisywane już później, jak już damy ten przycisk. Join tutaj, też informacja o banerach, ale o tym będziemy za chwilkę sobie mówić. I cóż, jesteśmy zapisani, mija te 24 godziny. I co, co później, później mamy drugą fazę z Setup Phase, czyli ustawienie obron obrony. Z po wejściu pojawia się nam. Taka oto mapka, gdzie po lewej stronie jest nasza obrona, po prawej stronie jest atak, yy, znaczy obrona przeciwnika, oczywiście. I cóż, na razie nie mogę wejść nigdzie tutaj po prawej stronie, bo przeciwnicy dopiero co sobie yy, układają obronę. Zresztą widać tutaj taki znaczek stopu, dobrze znany kierowcom. Yy, I możemy tylko skupić się na tej lewej stronie. Zresztą tu widać logo naszej gili tu gildii przeciwnik tutaj też możemy kliknąć zobaczyć sobie z jaką e, gildią będziemy sobie e, grać i zanim ruszymy tutaj dalej do, do samej już mapy oczywiście fajnie by było wiedzie, wiedzieć jakie są nagrody tutaj w zakładce rewards mamy nagrody zależy od tego ile gp nasza gildia posiada takie będziemy mogli zgarnąć nagrody gp gildi można oczywiście sprawdzić w widoku gildi tutaj guild GP. I cóż, moja ma 280, więc akurat w tym najwyższym tierze się znajduje i może gildia zająć pierwsze lub drugie miejsce, czyli wygrać lub przegrać. I tutaj widać second place po kliknięciu strzałkę i first place, jeżeli moja gildia wygra, no to będzie mieć nagrody z tutaj, które są po prawej, czyli Guild Event Tokens, 3 zetki za ten najwyższy tier, oczywiście im niżej tym Mniej słabsze te nagrody, ale pokażę dla przykładu te największe. Można sobie spokojnie zobaczyć pozostałe, ale wróćmy do tych najwyższych, czyli co? 4 Omegi, tutaj ten Ability Material, Guild Event Tokens, pierwszy, Guild Event Tokens, drugi i kredyty. Oprócz tego, jeszcze dostajemy paczkę, czyli to co znamy, znamy chociażby z rajdów, w której mogą wypaść różne. Przedmioty z tych nagród, które tutaj mamy, konkretnie w tym tierze, w którym jestem, mamy, jak widać, 8 of this, czyli 8 z, z tych wszystkich um, przedmiotów, które mamy w ilości 10 lub 8, zależy, albo 12 kairoteków. No, a za drugie miejsce jest troszkę oczywiście słabiej, bo są dwie, um, dwie zety, chociażby. I tutaj, jak wchodzę, to tych też przedmiotów, jak widać, jest troszeczkę mniej. I tak w każdym bierze po kolei. Dobra. Czyli tak, jesteśmy w tej drugiej fazie, do niej wracajmy. I mamy tutaj pola przed sobą. I już tutaj mniej więcej objaśnię, jakie są. Nie chcę klikać, żeby za bardzo nie zdradzać, może powiedzmy taktyki. Wiadomo, zawsze się to może zmieniać, ale w każdym razie. To pole, znaczy tak, wszystkie te pola, oprócz tego pola i tego pola, tych dwóch pól z tyłu na górze, to są pola, gdzie możemy ustawić zwykłe jednostki. Działa to tak samo jak Grand Arena, którą znacie chociażby z moich filmików, czyli ustawiamy sobie zwykłe, zwykłe jednostki w ilości 5, zawsze tutaj jest 5, przynajmniej jak do tej pory. No i tutaj te dwa to są statki. I w fazie ataku przejdziemy, jak, jakie pole po jakiej części się odkrywa, żeby Wam pokazać. No to co, to musimy ustawić najpierw obronę, i tutaj, jak widzicie, mamy po 24 składy. Ilość tych składów jest zależna od tego, ile osób się zapisze. W mojej gili akurat ktoś nie miał czasu, bo 47 osób, tylko jakby było pół, to byśmy mieli po 25 Zespołów na każde z tych pól, łącznie ze statkami, im mniej się osób zapisze, tym oczywiście mniej pól, znaczy tym mniej zespołów jest do wrzucenia. Nie wiem jak to jest na, na dolnych tierach, bo Territory Wars ruszyło w 2017 roku i ciężko mi powiedzieć, czy na tych najmniejszych tierach jest mniej pól. Nie mam pojęcia. Chyba nie, ale. Ale ciężko mi na to odpowiedzieć, jak od, odkąd ja gram to zawsze było, było ich, tak jak widzicie, takie duże kółko. No to co, trzeba jakieś teamy ustawić, więc chociaż jedno pole pokażę, żeby nie zdradzić całej taktyki. Mamy sobie tutaj rezystansów, jak widzicie 19 zespołów. No i też muszę coś sobie wystawić, no to klikam tutaj przycisk set defensive squad. No i ustawię tak jak tam prosili o rezystansów. A gdzie prosili, to zaraz wam w szczegółach pokażę. Hmm, może taki skład będzie najbardziej optymalny. Daję set. No i tak samo jak na grand arena: mój zespół jest zapisywany gdzieś go tutaj. Sobie znajdziemy. Jest mój zespół. Stoi hmm, i będzie bronił. I właśnie po kliknięciu w to pole widać tutaj troszeczkę więcej informacji, między innymi o tym, ile banerów możemy otrzymać za wrzucenie. Tak samo to działa jak na Grand Arenie, Zresztą jest to też opisane w tym miejscu details, jak wejdziemy sobie, czyli banery za, za wrzucenie obrony. Jeżeli to jest zwykły skład, to jest 30 banerów, za statkowy 30. 4 to jeżeli chodzi o obronę i jeżeli chodzi o atak, jak już tam będziemy, to za wygraną mamy 5 banerów, za, za wygraną za pierwszym razem 10, za wygraną za drugi mamy 5. i później za każdą postać, która przetrwa w ataku mamy jeden banner i tutaj plus jeden baner mamy za każdą Postać, której nie użyliśmy. Jak wiemy, jest 5 osób, możemy sobie zabrać do ataku. Jeżeli zabierzemy 4, no to dostajemy 1 dodatkowy baner i za przejście całego pola dostajemy 450 banerów. I tutaj jest informacja, że za te pola z tyłu jest to zdublowane i dodatkowo 10 banerów za przejście danego pola. Za każdy skład. Im więcej składów w obronie wystawionych, tym więcej tych banerów za przejście całego pola. Żeby tutaj wam to w miarę zobrazować. Za to pole, jak pokonamy, zresztą tutaj jest 690, a tutaj jest 1140 banerów. Za te tylne pola jest po prostu więcej. Tam chodziło oczywiście tylko żeby mniej więcej to zobrazować. No i co? Czyli w skrócie, za to, że wystawimy tutaj gdzieś jakiś skład, to otrzymujemy 30 banerów. Za to, jak pokonamy jakiś skład, możemy dostać między 6 a 20 banerów, a za zdjęcie tego pola 1140. No i co? Jeszcze trochę zostaje do końca tej fazy obrony. Jeszcze kilka pól, jak widać, jest do uzupełnienia. Po kliknięciu w ten Przycisk mamy tutaj dodatkowe statystyki, za to ile zdobyło się w sumie, czyli za wystawienie obrony i za ataki, wszystkie razem banery dla każdej z danych, yy, z danych członków gildii, tutaj za obronę, za atak jeszcze nie ma nic, bo jesteśmy w fazie oczywiście obrony, roach actions, czyli jak dane pole jest zablokowane, no tutaj tego nie mam jak Wam pokazać, to w ataku, za to, że jeżeli ktoś zaatakuje pole, które oficerowie, czy lider gildii zablokował to wtedy ten roach action się pokazuje no i tyle, jeżeli chodzi o te statystyki jeszcze zanim ruszymy sobie dalej mamy tutaj też taką w gildi w guildi events jak wejdziemy, leaderboards możemy sobie podejrzeć, jest statystyka do territory wars jeżeli wygramy z jakąś daną gildią, no to e, jak widać tutaj, Total e, Galactic Power Defeated, e, wtedy nam się tutaj zalicza, jesteśmy w takim rankingu. Mało kto z tego może, może patrzy, rzeczywiście, bo nie gra to aż takiej bardzo znowu roli i za to nic rzeczywiście żadnych nagród nie ma. Ale w każdym razie e, takie coś istnieje. Jak pokonamy jakąś gildię, powiedzmy, z, która ma, nie wiem. E, z, 100 milionów w obronie wystawiła, no to 100 milionów no, tutaj się zaliczę. No i tutaj mamy Rally, możemy sobie wydać między innymi te waluty, które nam tu wpada, czyli ta Guild Event Tokens. No to co? Pierwszą fazę mamy, powiedzmy, że w miarę omówioną. Jeszcze mam chcę jedną rzecz tylko pokazać, zanim tam sobie ruszymy dalej z Territory Wars. Jest bardzo fajna stronka. SWGO Help. Do której link też dam w opisie, ona tutaj opisuje właśnie szczegółowo to territory wars Jak to tutaj wygląda, jakie są nagrody można spokojnie sobie podejrzeć Co najważniejsze są te fazy też właśnie cztery opisane czyli faza pierwsza to tak jak mówiłem zapis Setup phase czyli jesteśmy teraz czyli w obronie Attack phase no to wiadomo oczywiście atakujemy przeciwnika no i review phase czyli Możemy podglądać sobie wynik. Tutaj jest właśnie jak wygląda ta pierwsza faza zapisu. Nic za bardzo nie, nie widać, jest tylko takie mm, puste pola. Mamy tylko podgląd i tyle. I nie wiemy oczywiście z jaką gildią gramy, dlatego tutaj też znak zapytania. Dopiero po, po zakończeniu preview phase jest, yy, jest wybierana dla nas gilde I tutaj też oczywiście informacja o tych banerach, yy, o których mówiłem. Jest rewards. Yy, tutaj możemy sobie podglądnąć. Tak nie wchodząc w każdy z nich, co dostaniemy za zadany za pierwsze miejsce, za drugie miejsce na jakim KP i tutaj też dobra jest informacja, ta której nie widać normalnie w grze. minimum tak jak mówiłem, 25, 25 członków gili musi dołączyć, natomiast Postaci jakie możemy ustawić w obronie, czy wziąć do ataku muszą mieć minimum 6000 galactic power, to jest też ważne, szczególnie pewnie dla nowych graczy. I pierwszy, w listopadzie 2017 roku był pierwszy Territory Wars, więc już trochę minęło, ja powiem szczerze, bardzo, bardzo lubię, lubię to, lubię ten tryb, natomiast jeszcze co tutaj na tej stronie jest takiego ciekawego w miarę. Ale później jeszcze też przejdziemy do szczegółów jak już będzie atak, mamy tutaj taki odnośnik do kontr i możemy sobie tutaj zobaczyć bardzo długą listę teamów, jakie można sobie um, zrobić, jakie, jakie można kontry, co jest wa ważne, całkiem spoko, chociaż troszkę już, troszkę stare bo Rex Lider już nikt chociażby nie gra ale można sobie ewentualnie podglądnąć, bardziej daje jako ciekawostkę niż to żeby tutaj podglądać no to co, za chwilę lecimy z drugą fazą, czyli fazą ataku, czyli to co nas najbardziej interesuje to co, drugą fazę mamy więc trzeba ruszyć wreszcie i coś pobić przez te 24 godziny i cóż, jak możecie zauważyć, tutaj moje pola coś są poniszczone. Przeciwnicy już się przejechali, zdobywając jak tutaj widać w prawym górnym rogu 20 314 banerów. Natomiast no, my dopiero walczymy, ale chodzi o to, kto mniej przede wszystkim będzie miał w top. I cóż, najpierw zacznijmy może od pól, żeby było wiadomo, co się mniej więcej dzieje. Najpierw mamy te dwa pola z przodu Potem jak przejdziemy to dolne pole, no to odkrywamy oczywiście to Które jest za nim, tak samo jest u góry Dlatego widać to górne pole Natomiast jak zbijemy to dolne tutaj pole Drugie, że tak powiem To wtedy odkrywają nam się dwa, to na środku i to z tyłu I jeżeli chodzi o to górne pole, to jak zbijemy to górne pole właśnie z tyłu To wtedy nam się otwiera to środkowe, tak samo no i górne, czyli statki. Tutaj, tak jak mówiłem, jest z tyłu dwa górne pola. To są pola statkowe. No i tu jak widać 690 bananerów za zdjęcie całkowicie tego pola. Zależnie od tego wiadomo ile jest właśnie w obronie. To tyle jest tutaj punktów. Tak jak mówiłem, minimum 450. U nas jest 690. Zresztą tego, że 24 składy na pole są. I cóż, zobaczmy właśnie jak na tym polu u góry wygląda. Tutaj jak widać krewiusy z BB-8, przede wszystkim, no i te szare właśnie to są te, które są zdjęte w ilości battles, no to jest wiadomo ile walk zostało podjęte, żeby zbić dany wkład, tutaj na przykład mamy dwie. Power, no to siła tego zespołu. No i cóż, na, na to szare pole no, nigdzie nie mogę kliknąć. Natomiast tutaj, gdzie jest to jasne, to można zawalczyć i zobaczyć. Przykładowo mogę sobie wejść w Greviusa oczywiście, i podejrzeć jego, y, jego mody, jaki tutaj ma GIR i tak dalej. Y, I najlepszą, y, myślę, jeżeli chodzi o obronę. Y, to jest układanie właśnie tak, jak tutaj widzicie, jedno pole w danym składzie, bo jeżeli są miksy, e, powiedzmy tak, że mamy te grebiusy i mamy. Mm, braknie nam jakiegoś składu, żeby go zdjąć. Jakieś kontry, na przykład Vrevana, Te, mm, Jeżeli zabraknie nam tego jednego, to będzie trzeba bić na raty, tak? Jak będą miksy, to na pewno ktoś tam zbije, powiedzmy, grewusa, ktoś zbije padme i tak dalej, i tak dalej. Więc najlepsze co mogę Wam powiedzieć, to dawać pola w takie same składy, a resztę to już zależy od Waszej, tak naprawdę, inwencji. Mamy też środek, tak, żeby Wam coś pokazać, żeby zawalczyć. Są ferresorterzy, są Reiki, to będzie można coś tutaj podjąć na dole i też tutaj. Może jeszcze, żeby dokończyć, to oczywiście tutaj mamy ilość składów, jaka została, ile było maksymalnie i tu właśnie w tym requirements jest, że minimum musi być postać, która ma 6000 poweru, tutaj informacje o banerach, tu mamy historię, kto ile banerów zdobył na tym danym polu, no i ten pomarańczowe pole, że, znaczy bardziej brązowe, dobra, brązowe pole to jest to, co mogą sobie ustawić nasi oficerzy z naszej gildii liderzy. I tutaj mamy podpowiedź czym bić, JKR na T z NEST i Mirror na T No to co, zobaczmy co na tym polu jest Jest tutaj CLS eee, CLS, jest też, e, są też CLS z NEST eee, No to co, byśmy zaatakowali gdzieś tutaj O, jakieś pole właśnie padło, bo punkciki przybyły, też mam, mam nadzieję, że słyszeliście taki Specyficzny dźwięk. I może ktoś akurat gdzieś atakuje. W sumie atakował ktoś tutaj, ale chyba za późno. Wtedy było widać takie zajęte pole zajętości widać wtedy. No i nie można oczywiście. Nie da się tak, że dwie osoby na raz atakujemy jeden skład, bo to by było bez sensu. No dobra, no to mam trzy pola do wyboru. Mam od Kera, Dera już wyrzuciłem na tych grebiusów. No to rzućmy tutaj. Um, o, może ten skład, bo ktoś już raz próbował, a ewidentnie nie poszło. No to rzuc rzucimy sobie Jedi'ców, żebyście zobaczyli, jak walka wygląda. Oczywiście, jak zwykle, 5 minut, ale um, banerowo, żeby było też widać. E, Um, Żolek, Joda, Hermit i Basia. Dobra, standardowy skład Jedi, lecimy. Mam nadzieję, że pójdzie i będę mógł Wam banery pokazać. <grym> Ale to raczej nie powinno być jakichś dużych trudności. Jest d jest 5 minut, jak zwykle Han pierwszy, lećmy w czubakę. Żeby nie narobił nam tutaj dużo złego, ale oczywiście nie ma co używać, bo dostanę kontrami. Czubak, czubaca, dziękujemy. Dobra, mógłbym mu Żolego uratować, ale wolę, żeby <ścoughs> Joda sobie coś tam zrobił. Boom! Joda robi dzisiaj szaleństwa. Została tylko Enfy Nest. <laughs> Mój Joda za mocny się zrobił, mody mu trochę podciągnąłem. Ale w każdym razie, jak widzicie, 15 banerów składa się tutaj na co? Za wygraną jak mówiłem, 5 banerów. Za to, że było drugie podejście, bo już ktoś sobie wcześniej niestety nie poradził, jest 5 banerów i dlatego jest tutaj informacja z Second Attempt. I za każdą postać, która przetrwała jest 5 banerów i w sumie 15, nie ma tutaj tak jak w Grand Arenie, że na przykład w postaci z Full HP czy z Full Protection tutaj tego nie ma, Territory Waters było znacznie wcześniej, a myślę, że trochę byłoby zbyt szczegółowe takie rzeczy właśnie, że jakieś tam postacie przetrwały czy nie, bo tutaj jest za dużo jednak walki na takie aż szczegóły w Grand Arenie jak najbardziej, to już co innego. O. Teraz widać ładnie. Tutaj taki trochę zawsze bóg jest. Nie widać od razu, że padło to pole, Płynę, że padło ten zespół, ale widzimy tutaj ten team. Gregor Second właśnie, właśnie sobie walczy i jest takie, że tak powiem, wyszarzone. Ok, no to co? Będzie, are... Będzie sobie szło. Potem wam pokażę nagrody, żeby było widać, gdzie się to zyskuje. No i cóż, możemy podejrzeć sobie w statystyki. Na tą chwilę obecnie. Oczywiście i widać tylko naszej gildii, nie widać przeciwników. No i z ataku bardzo ładnie Lordowi poszło. A gdzie ja jestem? No, gdzieś będę nisko, bo dopiero powiedzmy, że się obudziłem. Jestem tutaj 32 miejsce. 35 banerów w sumie zdobyłem. No i co, będziemy walczyć. Ale w każdym razie, co Wam chcę jeszcze pokazać, to skąd brać kontry na składy. Jest kilka stronek do których link wam oczywiście tam w opisie. Tutaj widzicie jedną z nich, swgoch-counters.info i jeżeli chcemy zobaczyć sobie kontrę, na przykład walczyliśmy z CLS-em, to klikam sobie w CLS-a i tutaj widzę teamy, jakie sobie z CLS-em walczą. To są bardzo dobre podpowiedzi, można też tutaj kliknąć. W szczegóły, jakie były, też ludzie dają swoje opisy, więc bardzo przydatna stronka. Więc przykładowo, czy jest tu jakiś team z Nest? Bo walczyłem też z Nest. O, tutaj mamy e, dokładnie taki sam team, z którym ja walczyłem. No i dobrą kontrą jak widać, ktoś tutaj już raz walczył. Mogę, mógłbym też dać. O, chociaż nie da się już tych klikać, coś. Tych znaczników, nieważne, ale w każdym razie widać, że komuś ładnie poszło geonozjanami, więc geonozjanami też by prawdopodobnie poszło. No i tak dalej, mamy tutaj pozostałe i my możemy sobie przeklikiwać, zobaczyć kto co dodał. Kolejna strona to BobbyBaxter.github.io, która też jest bardzo spoko, tutaj widać, że można 3v3 sobie też podejrzeć. I przykładowo, znowu szukajmy na cls jakieś kontry. Jest Rebel CLS i tutaj są podpowiedzi jakimi składami tutaj szło. Czyli przykładowo i też opisy, które pomagają. Klony widać z szakty sobie radzą z CLS-em, chociaż tutaj było team bez no, chyba z Emphys tutaj akurat nie znajdę żadnego teamu. No trudno, ale mniej więcej i tak pokażę. O kurczę, kranik. No, tej kontry bym się nie spodziewał. Powiem szczerze, że Krenik by tutaj zadziałał, ale fa fajna podpowiedź. I tak można tutaj przechodzić między różnymi kontrami, czym, czym można i z, z miary fajnym opisem. Kolejna strona to jest counters.bobasalliance.com. .boba, Tutaj też mamy w miarę kilka podpowiedzi, jak walczyć. Szukajmy CLS-a znowu. I tutaj mamy kontry, jakie mogą sobie poradzić. I łącznie z filmikami, jak to komuś poszło, więc powiedzmy, że chciałbym CLS-em zagrać z Jedi Revanem, którym grałem wcześniej. To też mamy tutaj team podany i filmik nawet, więc bardzo, bardzo fajna stronka. Trzy stronki. Wam podrzucę, które naprawdę dużo, dużo są w stanie pomóc Wam w kontrach, jeżeli jesteście, nie wiem, liderami czy oficerami. To tutaj znajdziecie i dacie w opis na polu, czym, czym najlepiej walczyć. Dobra, to za chwilę będzie, zobaczycie, jak tam poszło i nagrody. No i tyle. To będzie całe Territory Wars. Linki do tych stron w opisie. Ok, jesteśmy już po. Yy... Rundzie ataku, po fazie ataku, i tutaj oczywiście w inboxie są nagrody. Jak widzicie, za drugie miejsce otrzymałem nagrody, czyli no niestety gilda przegrała. I co tutaj mamy? Oczywiście te tokeny, trochę, trochę giru, dwie zety, trzy omegi i trochę waluty z guild event tokens. No to co? zbierzmy to, no i zobaczmy, jak to wyglądało. Niestety nie udało się wygrać, czasem tak bywa. I tutaj mamy po prawej stronie możliwość podglądu, i zazwyczaj, przynajmniej teraz nie wiadomo jak to będzie, czyli w przyszłości od razu widać już następne terytory battles. Eee, zazwyczaj są dwa terytory wars i potem hmm, terytory battles, ale w każdym razie mamy tutaj prawie całość wyczyszczoną, tylko dwa zostały. Tutaj też zapomniałem powiedzieć, ale mm, na szczęście zdążę wspomnieć, że jak jest tak mm, znak stopu, mm, znak zakazu, no to mm, liderzy albo oficerowie no to tak oznaczyli, bez tego wiadomo można teoretycznie atakować, ale to bez tego i tak można chodzić i atakować, ale zapisuje się to w Roach Action, o czym mówiłem wcześniej. Cóż, zostały dwa Team Rey ale jakby się i tak je zdjęło, to um, brakłoby punktów, gdyż jest finał 19 093 na 20 314. Więc cóż, tym razem nie poszło, ale następnym razem mam nadzieję, że już tak. I cóż, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o Territory Wars. Mam nadzieję, że w miarę Wam przydadzą się te podstawowe bardzo informacje co do tego gildiowego eventu. I cóż, zapraszam ewentualnie w opisie tego filmiku zostawiam. W opisie tego filmiku, oczywiście, link zostawiam do playlisty z innymi informacjami, jeżeli chodzi o Star Wars Galaxy of Heroes, i innymi moimi filmikami z podstaw tej gry. Cóż, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach.